tam gdzieś w środku jest Gabriel i ty próbujesz zajrzeć pod hełm, pod przyłbicę. To chyba jest trochę niestosowne. Jakie to niestosowne? Znaczy Margeriusz tylko bierze ten hełm, tak unosi go w górę, w środku pusta zbroja. A może do spodni zajrzeć, Simon, co? Pani śmierć była w stanie znaleźć część świadomości. O Boże. Gabriel, przepraszam. Za co? Zdaję sobie sprawę, iż byłem, znajdowałem się w znacznie lepszej formie, ale ten fuck up nie miał z tobą naprawdę nic wspólnego. Właśnie, nie było mnie tam. Nie mogłem się też. Pomóc. O czym wy gadacie? Czy ja wiem, o czym oni pierdolą? Tak, byłaś tam. O jego śmierci. Jak Gabriel umarł. No, o racja, no. Byłam? Tak? Nie pamiętasz już tej sesji? Czy dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu? No dużo piję. Nie pamiętacie, jak przez 2 godziny mi wiercili w drugą dziurę? Nie. Nie wiem, to było za dużo jakości. Piękno, bo jak były te długi? Tak. To masz tu odpowiedź, dlaczego nie pamiętam. Dobra, już. To ma być tak, burn. Że gram, to... Ja serio, no, już pod koniec zasypiałam, wybacz. Dobra, już. To chyba jak na każdej sesji. Nie, to nie to tutaj. Double mam. Burn. Dobra. To ja mówię w takim razie, Simonie, musisz zrozumieć, że bohater nie może znajdować się w każdym miejscu. Poza tym niepotrzebnie pokładałem wiarę w kompetencjach innych. Kiwam tak ze zrozumieniem głową i mówię, dobra, później na ten temat możemy porozmawiać. Teraz są ważniejsze rzeczy. W ogóle, czy Raven już odbyła tą rozmowę z Simonem, czy jeszcze nie? Jaką? Tą, że Raven powie Simonowi, że była w przeszłości, w tej przeszłości, w której Gabriel umarł, Simon zabił Helen i Raven. Być może nie było okazji, więc macie teraz szansę. Bo znaczy nie widzę, że tam jest Raven, żeby wyszło. Nie, siedzę w jakimś cieniu. Słyszałeś przez chwilę jej głos i piski, ale prawdopodobnie nie widzisz jej, ponieważ siedzi gdzieś w cieniu. Mhm. No to myślę, że jak mniej więcej ustalamy, że trzeba będzie działać razem, to Raven woła Simona gdzieś na bok. Na zasadzie halo, halo, Simon, czy mógłbyś podejść, bo chcę z tobą porozmawiać. I powiedzmy, że widzisz jakieś poruszenie w jakimś tam cieniu i orientujesz się, że tam może być Raven. Okej. Okay. Poczekajcie tu chwilę. Idę tam. Z dłonią na rękojeści trochę... Naprawdę? Znaczy to nie jest ten, to jest po prostu taka reakcja ogółem na ciebie. Nie, nie połamiasz! Spoko. Jak dochodzisz do tego cienia, to tam nie ma Raven, nic innego cienia. Raven mówi, Simonie, ale czy mógłbyś podejść do mnie pokojowo? Boże. A, tak patrzę na tą dłoń, na miecz. O, zaraz. A, mam, przepraszam, nawet nie zauważyłem, sorry. I podnoszę ręce tak bardziej do góry i podchodzę tak dokładnie do taki. Nawet nie wiem, że to trzymałem, sorry, przepraszam. Idę tam w drugim kierunku. Nie chcę ci zrobić krzywdy, no jeju. Przecież walczyliśmy wspólnie tyle razy. To, że później się ode mnie odcięłaś, nie ma żadnego związku. Już wysłałam ci list, nie? Był tak, ten wiem, przeczytałem go. Starczyło. Facet. Dobra. No to ja siedzę w tym cieniu, ale mniej więcej wie, że ja tam jestem, a ja się trzymam w tym cieniu, że na wszelki wypadek, żeby uciekać szybko. Dobrze. I pytam się, co wiesz o twoim mieczu? Na ile się zorientowałeś, czym jest ta broń? Po tym, jak ci powiedziałam, dlaczego ci unikam? Pytanie do mistrza gry. Chyba Gabriel mi mógł większość rzeczy wytłumaczyć z tym związanych. To jest pytanie do Gabriela. Znowu tak
bardziej ogólne rzeczy. Znaczy inaczej. Tłumaczył na pewno efekty na wolę. Tutaj, bo one są dość oczywiste. Tłumaczył też prawdopodobnie całą tą klątwę, ale bardziej w kontekście tego, że dury nie mają tendencję robić igły widły w jej kontekście. Tutaj. Czyli bardziej na zasadzie, że no jest coś takiego, ale tym aspektem to w zasadzie nie trzeba się przejmować aż tak bardzo. Aha, dobra, więc mówię, że mam jeden z tych legendarnych mieczy grzechu, tam jakiś, który wzmacnia moje umiejętności, on dodaje dodatkowe opcje. Dlaczego nie może po prostu go wyjebać w pizdu? No właśnie. Aha, bo mam ruch nawet na karcie. Znaczy, poczekaj, wiesz, że masz miecz grzechu, tak? Ale wiesz, że on robi coś innego poza wzmacnianiem twoich umiejętności. Tak, wiem, że tam jest jakaś tam klątwa, że ten, że tego, że jeśli będę walczył z kimś, kto posiada na przykład swój miecz, to ta osoba bezsprzecznie zginie. Ale to już od setek lat nie było takiego przypadku. I poza tym, korzystając z niego, mogę, wiesz, mogę pomagać ludziom mimo wszystko. Czyli nie wiesz, że tam przepowiednie, tak? Znaczy, nie tyle nie wierzę, co sądzę, że mogę to przetrzymać. Właśnie, dlaczego mieliby... To są dwie rzeczy, które mam ci do zakomunikowania. Pierwsza to jest, że miecz robi też jeszcze coś, poza tym, że masz fajne umiejętności w ogóle. To twój miecz, tak, chyba zauważyłeś. Widzę, co się stało z moją rodziną i co się dzieje teraz z tym cholernym miastem. Widziałaś na tym placu, pokazywali mój pomnik. Pomnik, rozumiesz? Będzie gorzej. Tak, a po drugie... Może być gorzej. Może. Co wiesz na temat śmierci Gabriela i tego świata, w którym umarł? Niewiele, tylko że coś poszło mocno nie tak. I... Drake trochę mi rzeczy wyjaśnił, ale... tą walkę, co się działo, jak to wyglądało, ale nie więcej. Mm-hmm. Miałem wrażenie, że były jakieś tematy, których nie chciał poruszać. Tak. Więc powiem ci wszystko. Przybyliśmy do tego świata. To był bazar. I... zgadnij, czyje pomniki mijaliśmy przez trzy place pod rząd. Pierwszy to był Laterith. Druga Greta. Trzecia to byłam ja. I zgadnij, kto nas zabił. Jakiś potężny potwór. Ty chuje. Tak. I jeszcze poczekaj, nie tylko ja, ale też Helen. To był rycerz miecza grzechu. I ogólnie wszyscy byli martwi. I mówisz, no nie wszyscy. Kudła, że to byłem ja. No moje zwłoki mi powiedziały, że to byłeś ty. Jasiu, to ty jeszcze w nekromancją się zajmujesz? Ale... nie, zmieniłam się w cień, rozmawiałam z cieniem. Dobra, nieważne, ale... więc chciałabym za wszelką cenę uniknąć walki z tobą kiedykolwiek w przyszłości. Nawet jeśli to miałoby być za 10 lat. Albo nie, za 500. Także... tak tylko ci mówię. Znaczy, mam nadzieję, że ta przyszłość nie jest realna w tym momencie, ale coś się kiedyś stało w jakiejś nogawce czasu. Że walczyliśmy i nas zabiłeś. Wszystkich. I to przez ten miecz. Ale to brzmi równie dobrze, że to wy moglibyście mnie zaatakować, a nie... Kurde, czy ja mogę mu pokazać wspomnienia? Chyba nie mogę, nie mam takiej opcji. Boże, jaki idiot. Yeah. Jaki debil. Z mojego punktu widzenia to tarcza jest. Znaczy, możesz mi wierzyć lub nie, ale cień Raven z tamtego świata mi pokazał, jak rzucasz się na Helen, a potem na mnie. Ale przecież zrozum, Raven, to jest tak, że to wpierw wy się odcinacie ode mnie z powodu rzeczy, nad którą nie mam kontroli.
I teraz nie, masz mówicie, kontrolę, że to wszystko moja wina. Ale że ci nie mówię, że to twoja wina. Po prostu ci mówię, że tak może kiedyś być i chciałabym za wszelką cenę tego uniknąć. Po prostu nie, żebyś mi zdrowia. Czy ja mogę go zabić przy najbliższej okazji, bo naprawdę mówię jak... Nie mam tego questa, spadaj. Ale chyba możesz potrzebować pomocy, ja z chęcią pomogę, bo to... Okej. Okay. Ewidentne zagrożenie dla porządku publicznego. Ja zrobiłem więcej dla tego miasta niż ty. Nie, to prawda. Słabi ale nie słyszycie tej rozmowy, bo oni rozmawiają na popule. Wiem, ja wiem. Ja wiem, ja oce. Jedyne, co mi leży na sercu, to dobro mieszkańców miasta i... Ktoś może mu uciąć głowę tym jego mieczem. Powiedziałbyś wręcz, że jesteś przykładnym obywatelem bazaru, prawda? W sumie wystawili mu pomnik, dali klucze. No. To najlepszy obywatel. Nie, no dobra, jak ludzie, go zaczyna, ludzie nawet dawali mi dzieci do rąk. Mówili, że nazwali je po mnie. To jest... No ja pierdolę, serio? Mówisz to do Raven? Nie mówię tak. Dobra. Ja jak zaczynasz takie tłumaczenie i szukanie winnych, tylko podnoszę obie ręce i Simonie, to nie jest czas na taką dyskusję. Chciałam ci po prostu powiedzieć to, co się wtedy wydarzyło, że był taki świat, był taki czas, że to, mam nadzieję, nie jest prawdopodobne, ale chciałam, żebyś to wiedział. Wiesz co, przypominam sobie teraz to, co mówił mi ten Gabriel, żebym nie dawał się temu mieczowi kontrolować, że kurde, jestem lepszy od tych i że... Wiesz, okej, oni w sumie się boją, okej, są tchórzami, no ale ja nie jestem i... Wzruszam ramionami i mówię... Nie, to jest... Nie chcę wam zrobić niczego złego i przepraszam, jeśli masz takie wrażenie, ale mam nadzieję, że teraz pracując będziemy mogli dobrze współpracować i wyciągam w kierunku cienia dłoń. A droga leży na rękojeści, czy nie? Nie leży. No spoko. Tam z boku, tak lekko. Słowo. Dobra. Wychodzę z cienia i ci podaję dłoń. No, też mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Przynajmniej jak dawniej. Tak, chodźmy jest teraz. Jest większy potwór do ubicia, powiedzmy sobie szczerze. Tak, chodźmy teraz kopać jakieś wampirze dubska. Mhm. Po czym idę do Margeriusa i się pytam, czy masz jakieś wskazówki, gdzie powinniśmy zacząć ratowanie Gabriela? Jaką macie wiedzę o planach? Znaczy, powiedzmy, pod wpływem niewielkiej ilości alkoholu, to tak, że zapomniałem, że musimy wyczaić, do którego piekła trafił karmazynowy ten i go tam dorwać? Nie, Gabriel. A, dobra. Ponieważ... Ogólnie rzecz biorąc, zadanie od Pani Śmierci to uratować całą duszę Gabriela. Tak. Da się fragment? To moim... Fragment mam. No tak, ten gadający. Tak. I opierdalający was. Moim zadaniem jest uratowanie, znaczy odzyskanie całej duszy Gabriela. Żeby to zrobić, musimy znaleźć piekło, dolny plan, do którego reszta jego duszy trafiła. No to chyba to będzie powinno... A to jest więcej niż jedno piekło? Margeriusz nie ma aż tak dużej wiedzy, ale chyba pod same podstawy jako sługa śmierci wie, więc Margeriusz mówi tak. Jest wiele zaświatów, do których żywi mogą trafić. Ile jest wszystkich planów zewnętrznych? Pol? 16. Ile? 16. Dobrze, to Gabriel w tym mówi, technicznie jest ich 16. A wiesz, kim jesteś? Co? To by nam bardzo pomogło. Czy wiesz? Pomogłoby, gdybym posiadał komplet z twoich wspomnień. Krzyżuję ręce na piersi, jak zwykle bezużyteczny. To jest problem. Pełne wspomnienia odzyskasz dopiero, gdy odzyskamy twoją duszę. Czyli jest 16 możliwych zaświatów, do których mogłeś trafić?
Bez przesady. No, mowa oczywiście o tych głównych, nie? A kto z nas potrafi przemieszczać się po planach? Kurczę, nie ma jakiegoś, nie wiem, zoologa, kapłana, który by mógł powiedzieć... A ty potrafisz po planach chodzić? Na bazie twojego życia, gdzie trafiłeś? Mam mroczną ścieżkę. W tym momencie tak trochę... tak, w tym właśnie bywa jakiś pewien problem. Znasz się na historii? No tak, miałem obowiązkowe zajęcia z nauczycielem rodziny. Mój family tutor. Halo? Tak, więc... więc powinniśmy zrobić badania na temat mojej rodziny, mojej konkretnej osoby i liczyć, że żaden z historyków nie był skłonny podawać... Margarius, ja przypominam, że dostałeś wskazówkę od pani. No właśnie chciałam to powiedzieć. Ten portal, nie? Na pewno tam prowadzi. Którą? No, pokazała ci portal w Sigil? Tak. To ogrodzenie. Tak. No to jak tak gadamy... Znaczy, jeżeli poznajesz Sigil, jeżeli kojarzysz Sigil, to nagle tak. Zbroja się odzywa. Sigil kojarzysz. Jest portal w Sigil. Wiem, jak wygląda. Czy wiem, gdzie on jest? Znaczy, wyczuwam instynktownie, gdzie mogę znaleźć. O, zawsze jest portal w Sigil. No sobie pytanie, no tak. Bo wiem, że nie mam klucza, ale czy instynktownie wiem, w którym miejscu go znajdę? Znaczy, miałeś wystarczająco w wizji dobry ten... mogłeś się wystarczająco długo przyjrzeć budynkowi, żeby móc go znaleźć w Sigil. Dobrze. No to... Nawet dam wam jeszcze jedno ułatwienie, żebyście za długo się nie kręcili w kółko. Malgerius wie, jakie portale w bazarze prowadzą do Sigil. Aha. O, a jeszcze chciałam zastanawiać, że Raven była... Biorąc pod uwagę, jak wiele jest różnych portali w bazarze do Sigil, to nie jest jakiś duży problem. Można by było poprosić Efa albo Sia, żeby ich poprzenosili. Podejrzewam, że Paul to jest jak... O Jezu, jak to było w Pathfinderze, ta grupa, czy w DDK-ach, co się nazywa, że każda przygoda miała. Dlaczego ta grupa nie może rozwiązać akurat... Mówisz o Elminsterze? Elminster albo jakaś tam grupa cała była. No i harfiarze. No, harfiarze, no. Dlaczego harfiarze nie mogą rozwiązać problemu? Czyli przydupasy Elminstera. Więc podejrzewam, że w tym wypadku to jest F i Sionach są zajęci tym i tym. I nie mogą... F konkretnie nie może, ponieważ to by była interwencja w plan materialny. No, ale Sio, bo właśnie pomyślałam, że Raven mogłaby być... Znaczy, że ona przyszła po tą wskazówkę z zegara. I teraz Raven mogłoby, nie wiem, ogarniać, żeby ją zawołać przez ten kominek, którym ona przychodzi do tarczy. Ale no, Sia może być równie dobrze zajęta karmieniem dziecka. Tak. No, Sia jest tymczasowo niedostępna, a... Numer dziecko nie zaczyna ząbkować albo coś. Tak szybko. Trochę już mogło minąć. No co. No. Paliśmy to dokładnie. Agres mówi... Tak. Miałem wizję portalu w Sigil. Wiem, gdzie on się znajduje, wiem, jak z bazaru przedostać się do Sigil. Nie mamy tylko klucza do owego portalu, w sensie tego w Sigil. Ej, to chyba, nie wiem, jak to klucz? A kto ma wiedzę na temat portalów? Na ile wiem o tym? O tych portalach. Może w Gildii Magów będą wiedzieć? Jacyś tacy uczynni ostatnio są. A może będą jakieś wskazówki na miejscu, żeby jak go otworzyć? Możliwe. Moja wiedza na temat planów jest podstawowa. Wiem, jak zaprowadzić nas do Sigil i gdzie znaleźć owy portal. A jak on wygląda? Daj może to jest jakieś oczywiste. Aha, czyli dormitorium, krzaki, tak? Ogrodzenie? No. Po prostu się przekonamy, nie wiem, na miejscu.
Powinniśmy się ruszyć chociaż. No, a jak nie będziemy widzieć na miejscu, to będziemy się wracać i chodzić w kółko? Nie no, lepiej... W zasadzie dużo większa szansa na to, że znajdziecie informację o portalu jest w Sigil niż w bazarze. Wiesz co, zresztą też patrzę i tak patrzę tam sram, na, plamę na podłodze, na tam zależnią tego jaszczura czy coś i się pytam, a w ogóle ci skąd się wzięli? O, właśnie. Co się stało z barem? Na pierwsze pytanie zbroja Magerius kiwa w stronę Valerii, gonili ją, a na drugie pytanie tylko patrzy... Zbroja po prostu robi tylko, przesuwa się lekko i że po prostu chamsko patrzy w stronę Raven. Ja wzruszam ramionami i patrzę się na Valerię, pytając skąd się wzięli i czemu cię gonili. No właśnie nie, raczej zaczęli od kiedy znikł ten wampir. Czy ja je kojarzę? Wiesz co? Podchodzę do tego trupa, którego mamy tu na miejscu i go tak szturcham nogą. Patrzę, przyglądam się ciało i czy ja go skądś kojarzę może? Czy może on taki czytałem, potworach, czy coś takiego? Myślę, że tak. To jest jakaś istota prosto... Znaczy, prymitywne, demoniczne zwierzę z otchłani. Otchłani? To tam skąd mój tatuś pochodzi? Tak, też. Się cały czas motam, czyli on nie jest z planu cienia. Nie. Czyli jeśli będę podróżować przez plan cienia, to nie ma szansy, że wpadnę na niego. Jest. Czemu kurwa? Bo to, że stamtąd nie pochodzi, to nie znaczy, że się tym nie interesuje. Kurczybyk, no. Dysia, to jest tak, jakbyś na przykład urodziła się w Łodzi, ale studiujesz w Krakowie. Kto by chciał się urodzić w Łodzi, proszę cię. No. To jakbyś się urodziła w jakiejś wiosce pod Krakowem i studiowała w Krakowie. No ale nie każdy ma tyle kasy na pociąg, żeby dojechać do Krakowa. I to ale to jest bardzo potężny demon. I stać go na on posiada pociąg. Ale on posiada pociąg do Krakowa. Co? Pewnie nawet ma trzeba. Jezu. Tak. Tak. Prawdopodobnie nawet kazał specjalnie dla siebie wybudować stację. Tak. We Włoszczowej. Dobra, to ja podchodzę tak ostrożnie do okna i tak wyglądam. Czy nadal są tam ludzie? Czy może już się rozeszli? Nie, są zajęci imprezowaniem. Zwłaszcza, że deszcz tymczasowo przestał padać. Okej, dobra, więc jak chcemy wychodzić, to jest chyba ten okres, kiedy są najbardziej zajęci piciem. Po chwili zaraz znowu wyjdzie ich zainteresowanie do wyjścia na ulicę, więc myślę, że jeśli chcemy iść, to może teraz. Jestem gotów. No ja się chowam w cieniu. Szukam jakiejś peleryny, żeby sobie kaptur na twarz założyć. Okej. Okay. Ewentualnie nie wiem, czy się Simon by nie zmieścił do środka zbroi. To by było creepy. O Boże, trzy osoby w jednej. Trzy osoby sterujące jedną postacią, dobre! Jeszcze byś tak siedział jak w takim wagoniku w wysłym miasteczku. Mam takie pytanie, czy możemy pis breaka zrobić? Możemy. Jeżeli bardzo potrzebujesz, to tak możemy. Albo po prostu AFK na minutę dosłownie. No, ja was po prostu prowadzę, bo nie ukrywam, że później możemy jakąś przerwę zrobić, bo coś bym opierdolił. Paweł? Sobie bez obiadu lecę. Paweł? No. Ale do tego dojdziemy. Złodziej kobold jest złodziej w drugim tym. Ale gramy na razie kod dalej. No, teraz przerwa jest chwila. Nie, bryz. No, znaczy na minutkę. A reszta może jechać. Dobra, ale to na minutkę. No, właśnie nie możemy grać bez bryla? Możemy. No więc dobra, to w takim razie. Kto jeszcze nie był. Kto z tu obecnych nigdy nie był w Sigil? Ja? Raven. Graczy czy postaci? Postaci. Gabriel chyba nie był, względnie nie pamięta. Okej. Dobra, powiem, że Malgerius był. Przynajmniej raz. No tak, bo ty od czasu do czasu wykonujesz zadania dla śmierci. Więc w takim razie chciałbym się dowiedzieć, jaka jest reakcja całej reszty na miasto, które powoli idzie w górę, tak długo, że im dalej zadzieracie głowę, tym dalej idzie miasto w górę i w końcu się przewracacie na plecy i leżąc na plecach nadal widzicie nad sobą miasto. Chyba jednak za dużo wypiłam. W której części Sigil wylądowaliśmy? Tej lepszej. Aha.
Tej lepszej, czy tej lepszej, która wygląda w sumie jak normalne, porządne miasto? To tej, która wygląda jak normalne, porządne miasto. To znaczy, gdzieś tam w oddali widzicie jakieś bardziej błyszczące, świetliste wieże i kręcące się wokół, znaczy latające wokół nich anioły, ale tutaj jest w miarę bardziej normalnie. Widzicie jakąś tawernę, widzicie znak jakiś tam załatany bęben, a widzicie bandę różnych dziwnych istot śpieszących się ku swoim sprawom po ulicach. Nawet od czasu do czasu widzicie coś, co potraficie rozpoznać jako człowieka, elfa albo krasnoluda, ale są w stanowczej mniejszości. Okej, reakcja Gabriela to jest coś w rodzaju nie znoszę sfer. W sumie myślę, że Raven czytała na ten temat. Gdzieś kiedyś. No. Ale i tak co jakiś czas musi sobie zamykać szczękę. Waleria zaczyna, rozumiem, krytycznie patrzeć na własną butelkę. Tak. Simon? Wiesz co, pierwsze co robię, to zdejmuję kaptur, żeby tak swobodnie to wszystko widzieć i po prostu trochę szczena na podłodze i zaraz potem następnie trochę takie ostrożne spojrzenie na przechodzących. No to pewnie każdy jest jakoś tak uzbrojony albo groźnie wygląda na przechodzące istoty. Wiesz co, jak zaczynasz się gapić, to jakiś diabeł zaczyna groźnie szerzyć w twoim kierunku kły. No ja chcę się pojawić zaraz koło Simona i szczerze kły na niego. Bo on też jest... Aha, bo jestem pół diabłem, on jest diabłem, tak? Nie, ty jesteś pół demonem. On jest diabłem. Znaczy nie pół demonem, tylko demonicznej krwi, to nie to samo. Jezus. Chociaż nie, technicznie zrobiąc jesteś półdemonem, bo twój ojciec bezpośrednio jest demonem, więc... A diabły tak. I demony się nie lubią, bo... Tak, więc jak szczerzysz do niego kły, to on zdejmuje z pleców taki wielki młot, który zaczyna płonąć w jego rękach. Oj, ale... I pyta się, chcesz czegoś spróbować, panku? Wystawiam lewą, wiesz co, tak bardziej wystawiam lewą nogę i na parę, na 10-20 centymetrów wyciągam ten ostrze z pochwy. Magerio zanim się pojawia jest taki animcowy. Jestem ciekaw reakcji. Jest taki jeb w obie głowy. Nasze? Tak. Tak. A czy wiesz, taki animcowy i bakajero! Jeb. Tylko może tak nie krzyczę, tylko to jest takie... patrzę na demona. Pierwszaki. Mamy ważne. On przez chwilę patrzy na ciebie, potem patrzy na coś za tobą, chowa młot i szybko się oddala. Wypraszam sobie, jaki pierwszak. W tym momencie takie pytanko. Jak bardzo ludzie w Sigil mylą Margeriusa z Wailorem? Myślę, że nie bardzo. To nie jest pierwsza i ostatnia chodząca zbroja. No ale właśnie mówisz, że tam jest kupa tych Jezus, jak teraz zakochali ci po co po harmonii byli. Bo właśnie harmonii podzieliło dwie frakcje. Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc gramy w czasach, jak się już frakcje wyniosły z Sigil. Ale chyba ciągle ich trochę tam siedzi. Ale trochę... Siedzą. Akurat ci ale tak, siedzą i dalej robią ze strażników miejskich. Salutuję jakiemuś, jak przechodzi. Tak. Może jakiś porządek. Dobra. Malgerius, czy jesteś ciekawy, co tak zainteresowało diabła za twoimi plecami? No, powoli się obracam. Wiesz co? Na dachu jednego budynku, a w zasadzie kilka centymetrów nad dachem jednego budynku, widzisz lewitującą postać w długich szatach, zamaskowaną. I z takim zestawem ostrzy wokół maski i za plecami. A Syrusy? Patrzy po prostu na was. Oh, co to jest? Mogę rzucić na spawdlor? To jest pani śmierć. A że pani to jest. Aha. To jest twoja szefowa, tak? Nie.
To nie da. Pani Bólu. A to jest pani Bólu, szefowa Sigil. Nie boisz się spierdalać? Czemu nie wszyscy spierdalają? Czemu jeszcze w ogóle cokolwiek stoi? Ogólnie rzecz biorąc, widzicie, że ulica trochę pustoszeje. Chyba powinniśmy ją ignorować, nie? Ona nie lubi, jak się na nią patrzy. Nie lubi się, jak się czci. To idziemy. Ale jak popatrzysz na nią ze strachem, to prawie jakby się czcił. No właśnie tak, to jest właśnie chyba jeden z problemów. Tak. Prawdopodobnie dlatego wszyscy na jej widok spiątalają. No. Tak, więc ja tak może nie tyle łapię za habety, co... Ja już jestem dawno w cieniu. Zaczynam, wiesz, tak jak idziemy. Tak, daję się prowadzić. And I will never. Tak, bo jestem absolutnie pewien, że z dwojga złego, jeżeli próbowałby kleknąć jako wyraz szacunku, to by się właśnie gruzli skończyło. Że to jest właśnie coś, co nie, czego nie robisz. To tak. No i nie wkurzaj do busu. Nie wkurzaj do busu. Znaczy przez moment się bałem, ale pani śmierci to teoretycznie nie jest Bóg, więc... A ja nie jestem Bogiem, więc... No dobra, to jest... No wiesz, bardziej to jest kwestia tego, że sługa jej siostry przyszedł do Sigil. Aha, okej. Okay. No, tak, ale wiesz, to jest takie... Margaret może nie czuje strachu, ale tak patrzy na resztę, jak ich tak ciągnie. I to jest, wiesz, takie odliczanie. Jedna sekunda, dwie, trzy... Okej. Okay. Nie widzisz cienia i nie słyszysz ostrzy, w związku z tym na razie chyba jest w porządku. Tak. Dziwne, że się pokazał. A ty chyba nie słyszysz cienia. Cień chyba też słychać. No, znaczy słychać Raven ostrza, które są w cieniach. Raven słychać. Tak. Ej, mnie nie słychać, spadaj. Żartuję. Śmiem twierdzić, że w przypadku pani Bólu to przynajmniej czuć. To owe cienie. Tak. I to jest prawdopodobnie ostatnia rzecz, jaką czujesz w życiu. Tak, nie pomyl cieni, Rysia, nie pomyl cieni. Tak. No, bo nie będziesz czego zbierać. No, a ja to autentycznie. Standardowy sposób, jaki pani śmierć zabija, to rzuca swój cień na coś, a pani Bólu zabija, to po prostu rzuca na coś swój cień, a potem zostaje ciało w postaci puzli. A ja spoko. Zwłaszcza jak sobie uświadomisz, że czysto technicznie ona jest w stanie uśmiercać nieśmiertelnych. No tak. Mogłaby pochłaniać duszę, nie? To nie tak działa. No wiem, ale to mogłoby gorsze. Nie wiadomo, że nie działa. No niby. Dobra. Tak czy siak, po mniej więcej godzinie spaceru przez Sigil, gdzie nadal z jakiegoś powodu większość istot, jak się zbliżacie, to zaczyna znikać w domach, pobliskich pubach albo totalnie przypadkowych budynkach. To nawet fajnie. Teraz czemu? Jak ona dała nam niby spokój. A wiesz, plotki, nie? Nie myśl nad tym. No nie no, póki co to działa na naszą korzyść. Okej. Malgarius, rozpoznajesz budynek ze swojej wizji. Szyld głosi... Właśnie, prawdopodobnie jesteś jedyną osobą, która potrafi czytać w uniwersalnym języku. Który nie ma nic wspólnego ze wspólnym. To jest sensowne wytłumaczenie. Tak. Szyld głosi, że jest to szkoła dla sierot, braci... braci bezwyznaniowych. Czyli ateistów. Tak. Okej, okay, no to przekazuję informację. Lepiej nie denerwować pani, tak? Tak. Jakimiś swoimi religiami. No to mówię... Mówię im, co ten napis głosi i mówię, to budynek z wizji, to tutaj. Dla sierot? Jeśli sierota jest kluczem. Tutaj to chyba nie jest jak w tym. To raczej przedmioty są kluczami. Zwykle raczej tak.
Znaczy nie, w zasadzie wszystko może być kluczem. Tak. Przedmiot, uczucie, słowo. Okay, bo to ty mówisz, że to nie jest jak w Numenerze chyba, czyli Plum. Też technicznie rzecz biorąc, konkretna osoba może być kluczem. Znaczy dobra, to... znaczy ja tak to patrzę, to czy to ten portal to jest taki, że musimy wejść na włościa tego, ten czy to jest tak. Jakiś... Okej. Okay. Bo przynajmniej byłoby zapukać. Owszem. Ogólnie rzecz biorąc, za budynkiem jest ogród, ogród jest otoczony żywopłotem, w żywopłocie jest dziura. No, momencik, ja unoszę jedną dłoń, zanim oni się rzucą na tą bramkę i chcę... Do tego oczywiście żywopłot jest w większości z najzabawniejszej roślinki w Sigil. To znaczy, wiele budynków widzicie zarośniętych rośliną, która jest... tak ostra, że nawet zbliżenie do niego, do niej palca kaleczy. O kurde, chcę takie w ogródku w tarczy. A to takie śmieszne te? Które tam są? O, jakoś się to Razor Plant to się chyba nazywało, tak. Czy coś takiego. Mhm. Ostrokrzew. Tak, ostrokrzew. No dobra, że ją rozpoznaję, to... Łaskawie też przekazuję innym, niech nie próbują się zbliżać. A czy jeżeli się zbliżą, to na własną odpowiedzialność. Tak. Ej, tak chodzę cieniami. Ej, dobra, chcę wysłać cień na zwiady do budynku i za budynek. A to do atacz. Okej. Okay? Okay. Jasne. Okej, okay. Jakie ograniczenia? To poczekaj, to wybieram dwa. Że jest... monochromatyczny i rozmiązany i że nie chce się za daleko oddalać. Okej. No to w zasadzie udało ci się tylko mniej więcej zeskautować budynek. Widzisz mnichów w prostych ubraniach, którzy udzielają lekcji dzieciom w różnym wieku. Na piętrze są pokoje... Część budynku to też duża sala jadalna i duża kuchnia. Czy jest coś, co zwraca moją uwagę? Nie, nie ma nic specjalnego poza tym, że tak... znaczy, o ile mnisi wyglądają z grubsza humanoidalnie, tak dzieciaki, które się tam uczą, już są najróżniejszych ras, kształtów, kolorów. Jest sens, bym rzucała na Spoutlord? Spoutlord, tak? Nie widzę sensu. Ok, no to nie będę w stanie ci tutaj powiedzieć nic ciekawego poza tym, to co jest na face value, nie? Czyli nie to, co widzisz, to co widzisz. W sensie na discerna, czy jest narzucać? Czy ja wiem, możesz próbować. Tak. Tylko nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć sensownie na każde pytanie. Ale o, jedno to akurat. Dobra, no to... Co jest tutaj useful albo available, bla bla. Wiesz co, jeżeli nie chcesz sobie zrobić kłopotów, to prawdopodobnie będziesz musiała pogadać z dyrektorem tej placówki. Starszym, łysym mnichem, który chodzi o lasce. Przechadza, w momencie, gdy są udzielane lekcje, to widzisz go, jak przechadza się po korytarzach i przystaje w każdych drzwiach, żeby posłuchać przez chwilę. Dobra, to myślę, że po tym zwiedzie mówię moje spostrzeżenia drużynie. Że w sumie dobrze by było, jakby jedno z nas poszło tam. Znaczy, to jest akurat ten moment, jak wracasz tam, mówisz, już tam kończy, to Magerus jest takie... Czy nie, bo ja tam stałam, to mój cień poszedł. No. Ja stałam i podniosłam ręce, żebyście nie nakurwiali. No tak, je opuściłaś, to... Aha. Co za robota? On jest, ma bardzo tunnel vision, jeżeli chodzi o swój cel.
Tak. Wiesz co, otwiera ci drzwi z kolei taki młody chłopak w szatach mnicha, ale wygląda jeszcze bardziej na dzieciaka niż dorosłego, z wielkimi okularami na nosie. Tak, patrzy coraz bardziej w górę, potem patrzy w dół, potem jeszcze raz w górę, po czym stwierdza, w czym mogę pomóc? Ogólnie rzecz biorąc, Malgerius zasłania całe wejście, w związku z tym reszty drużyny na razie nie bardzo widać. To ja się przyciskam przed Malgeriusa i mówię, że chcielibyśmy porozmawiać z... Słyszałam jego imię i nazwisko? Nie. O ten... tak, myślę, że tak, że miałaś szansę usłyszeć jego imię. A. No to mówię jakieś tytuły i imię tego dyrektora. Brat Artur. Z bratem Arturem, jeśli byłoby to możliwe. Tak, oczywiście poproszę go, po czym taki niepewny gest wskazuje, żebyście weszli do poczekalni. Okej, okay, ja zaczynam tak trochę zdenerwowana gestykulować do Simona, że to on powinien się zająć załatwieniem nam spokojnego przejścia przez dziurę i może ten koleś... Ja? Też nie rozumiem. W dyplomacjach? Nie? Nie jesteś najlepszy w dyplomacjach? Ja się bardziej zastanawiam, w jakim języku się z nimi dogadujecie. Znaczy, ja mam charyzmat. Nie jestem najlepszy. Na pewno nie, nawet nie w tym stanie. Znaczy, jeżeli go zrozumiałem, no to zakładam, że nawet jeżeli... Malgerius jest w stanie go zrozumieć, natomiast zastanawiam się, jak reszta się będzie dogadywała. Chwilka. Czy Raven właśnie zasugerowała, żeby on zrobił wszystkim brainwash za pomocą Envy? Tak. A możesz po polsku? Żebym wykorzystał ten swój miecz do tego, żeby mnie zaczęli znowu. Nie, chodziło mi o to, że masz swoje kupieckie korzenie, które pomagają w negocjacjach, żeby dało się wypertraktować. Ale to pokazuje, jak spacza to. Ale... Nie, znaczy, wiesz co? Czy ja dobrze rozumiem, że nawet Raven jest w tym momencie trochę pod wpływem Envy i uważa, że Simon najlepiej rozwiąże każdy problem? W sumie tak to trochę brzmi. No. Może, ale wydawało mi się, że na sesjach graliśmy razem. Tak, on ma kupieckie te korzenie. Tak, właśnie, więc... Znaczy, raczej zawsze... w tą stronę piłam, a nie... Ale możesz to tak odczytać, jak chcesz. Zawsze jest łatwiej, jak umiem się porozumieć w języku. Tego, albo mamy dobrego tłumacza. Tłumaczyć, mówię, idąc powoli... Znaczy, podejrzewam, że akurat Raven zna otchłanny, w związku z tym nie ma problemu, bo bardzo dużo istot w Sigil mówi otchłannym. I być może nawet nie do końca świadomie, ale w otchłannym rozmawiała. No, spoko. Gdzie go poznałam? Czy możemy założyć, że w czasie pobytu wrodzona zdolność. O kurde, dobra. Spoko. Parę lat się mogłaś wychowywać w otoczeniu demonów. Nie, no przecież w backstory mam, że stary nas zostawił. Tak, a no tak. Myślę, że tak czy siak możesz mieć wrodzony talent do otchłannego. I jak się zaczęłaś uczyć w tarczy, to szybko opanowałaś. No spoko, to ma sens. No w każdym razie no idę do tego. Czyli ogólnie rzecz biorąc mówisz językami demonów. Bo mam język demona, tak? Tak. Ej, czyli jest taki rozdwojony? Think of the possibilities, Helena! Think of the possibilities! Znaczy, chcecie sugerować tutaj, że Raven zna się na Parcel Magic? Jaki magic? Parcel Magic. Tak. No dobra, to co się dzieje dalej? No to po chwili słyszycie najpierw stukanie laski o podłogę, takie mocno zdeterminowane albo wręcz lekko wkurzone. A po czym wchodzi mnich, którego wcześniej Raymond widziała w swojej wizji. Patrzy na waszą grupę. Krzywi się lekko. Pierwszaki. Większość. Patrzę na Malgeriusa.
Tak? Mam takie... To co nie zrozumieliśmy, Rasiu, co on mówi. No. Tylko się patrzę głupio. On przez chwilę próbuje kilku różnych języków, wymieniając słowa z Malgariusem. Ostatecznie trafia w ten, w którym mówi się w bazarze. A jak miło. Można powiedzieć, że języki to mój konik. Doceniam i szanuję. To zapewne przydatna wiedza w tym miejscu. Tak, zdolność do porozumiewania się z różnymi osobami. No cóż, do naszego domu trafiają najróżniejsze dzieci, często mówiące tylko jednym językiem, więc możliwość porozumienia się z nimi jest bardzo cenna. Więc właściwie czego tu chcecie? Nie wyglądacie, jakbyście mieli osierocone dziecko, żeby u nas zostawić. Nie ma wiersz. Nie, zresztą Drake nie zostawiłby go tutaj. Znaczy, z takim celem mamy tu możliwość zostawienia Daven? Czy Gabriel mówi to na głos? Nie, ale w tym momencie możesz wyczuć, że ktoś duchowo się w tobie przypatruje. No dobra, znaczy ja tylko mówię, nie nachodzilibyśmy twojej posesji, lecz w waszym ogrodzie znajduje się portal niezbędny do wykonania naszej misji. Wzdycha ciężko, ach, znowu te portale. Co chwila pojawiają się jacyś poszukiwacze przygód, którzy potrzebują przejścia, ponieważ gdzieś na naszych włościach znajduje się portal. Bo kuźwa, wszędzie w Sygil są przecież portale. Znajdźcie sobie jakiś inny. Przepraszam, mistrzu. Chciałbym wpierw powiedzieć, że bardzo doceniam twoją pracę tutaj z tymi dziećmi. Tak jak więc może przestań mi przeszkadzać. Ale proszę spojrzeć na to z drugiej strony, na przykład jeśli my przejdziemy tędy, możesz nas pokazać jako przykład. No, zobaczcie, bądźcie grzeczni, bądź uczcie się dobrze. A jak nie, to skończycie jak... A skończycie jako włóczenni, które nie mają domu ani pracy i plątają się po całych plarach? Świetny przykład, naprawdę. Dokładnie, więc obie strony są na tym. Gabriel rzuca spokojnie, he has a point. Znaczy... Dobra. Rozumiem pana frustrację. Jeżeli musicie, to przejdźcie sobie przez ten portal i wynoście mi się z oczu. Czy możemy się w jakiś sposób wdzięczyć? Właśnie, czekaj, czy mam przy sobie jakąś, nie wiem, hajs czy coś? No co ty, hajs? Haszka? No. Dlaczego co chwilę robisz Całe. Przypominę, że to jest znaczy, skupiona. Że już nie słuchasz? No bo, nie wiem, bo ja po prostu nie wiem, co mogłabym za bardzo gadać. To nie wiem, co chcesz. Ej, a czego się te dzieci tutaj uczą? Co ja zobaczyłam cieniem? Czytania, pisania, języków, matematyki. Ale znaczy, nie walki, mogę... ani takich rzeczy, co mogę. Nie. Znaczy, wiesz co? Nie wiem, może potrzebujecie jakiegoś chwilowego korepetytora, czy coś, no znam... Potrzebuję, żebyście wynosili się sprzed moich oczu. Przejdźcie przez ten cholerny portal i wynocha. To dobry pomysł. Popieram. Dziękuję. Szeptam Valerii do ucha, że nie znamy klucza. I to jest problemem. Pomyślcie, jak się... Jak było o tym powiecie. Jeśli chce pan, żebyśmy... Gdzieś się są możliwie szybko, to może pomógłby nam pan znalezienie klucza. Kurwa. Więc nie macie klucza do tego portalu? To wynoście się i wróćcie, jak będziecie go znali. Brawo. To jest jedna rzecz, której nie potrzebował.
Ale sądzimy, że ten, że szybkie zbadanie tego portalu pozwoli nam na znalezienie tego klucza. Nie wygląda ci, żaden z was nie wygląda mi na główkujących, w związku z tym nie sądzę, żebyście przez samo badanie portalu potrafili go rozpoznać. Czuję się urażona. Idźcie do którejś cholernej gildii, które zajmują się portalami, być może one znają klucze, a nie przestańcie zawracać mi głowę. Czemu jest taki sfrustrowany? Nie, no na cały ten sierociniec na głowie, no tyle zmartwień, no szczególnie w takim miejscu, no to też ciężko dobrze dzieciaki wychować bez tego wszystkiego, żeby miały jakąś szansę w życiu, no. No dobrze, no to czy ktoś cokolwiek